rozespania, mianowicie piosenka, która jest takim wstępem do opowieści o Konfederacji Barskiej. To trochę już minęło, proszę Państwa, to znaczy Konfederacja Barska nie minęła, minęło 250 lat od niej. To jest wielka rzecz, ta Konfederacja. Ja mam świadomość, że nie udało się mnie, nędznikowi, wskrzesić trochę bardziej tej Konfederacji w tym roku, chociaż namawiałem wiele osób i wiele osób dało się namówić, zrobiliśmy ileś spotkań. Nawet udało mi się zakoncertować w siedzibie Króla Stasia. No, tak akurat takie quid pro quo nastąpiło. Piosenki konfederackie na salonach, a konkretnie w Teatrze Króla Stasia w Łazienkach. Pod dyskusję, którą odbywali profesor Andrzej Nowak i jeden z profesorów rosyjskich, którzy pisali o historii Polski, w tym także o Konfederacji Barskiej i tutaj nie tylko oni, to była część dyskutantów. Natomiast było to niezwykłe wydarzenie i ta Konfederacja Barska żyje w nas, a teraz zbliżamy się do setnej rocznicy niepodległości i wiadomo było, że od połowy roku już więcej się z Konfederacją nie zrobi, a to niesamowite wydarzenie. Początek końca Rzeczypospolitej, ale jednocześnie pierwsze powstanie i finał zwycięski. No, ja liczę, że jeszcze o Konfederacji w przyszłym roku będzie można pośpiewać, jak minie fala rocznicowa stulecia niepodległości, utrwali się i będzie można dopisać jeszcze historie, które warto pamiętać, bo to, co stało się w roku 1918, poniekąd było pozytywną też konsekwencją roku 1768. To są daty bardzo paralelne, prawda? 100 lat od niepodległości, a jednocześnie dokładnie 250 lat od, można powiedzieć, pierwszego powstania. A oto jego przyczyny. Bajka na motywach literatury barskiej i przedbarskiej. Cielęta zeszły się do rycerskiego koła i wolnym głosem ogłosiły królem woła, a wół dobrawszy grono osób sobie równych utworzył rząd z udziałem siedmiu grzechów głównych. Dzień w dzień w cielęcym sejmie stawał wóz poszustny, w nim szczeciniaste świnie oraz cap rozpustny. Wół chciał za ich pomocą udrożnić reformy, lecz wobec reform ogół cieląt był oporny. Tym bardziej, że ministrem cnoty i religii był cap, wolnomyśliciel i amator figli. W cielętach zaś zapitych wprawdzie i opasłych jarzyło się zarzewie cnót wciąż niewygasłych. Więc wół, chcąc zmienić zdanie cieląt zbyt sceptycznych, urządził bal z udziałem misiów zagranicznych. Niestety bardzo zraził sobie tym cielęta, a na rzecz misiów stracił rolę dyrygenta i stał na balu jak purchawa i atrapa wśród ryku misiów cieląt oraz stękań capa. Więc cielęta nie chcąc tańczyć tak, jak misie grały, wbrew cielęcości swej się skonfederowały. Wtem misie w imię ogólnozwierzęcej swory przeprowadziły licytacje ich obory. Tak z balu wyszła pseudoartystyczna klapa i już nie było cielot wołu ani capa. Wół to jest ciołek pseudo Stanisława Króla, cielęta to sarmacki lud zrobiony w ciula. Cap oraz świnie to sarmacki szczyt czołówki, zamieniającej złotą wolność na złotówki. A zagraniczne misie, co na bal przybyli, to oświeceni, co jak zwykle pociemnili.